Witam Was, moi kochani, bardzo cieplutko w kolejnym odcinku z gry Core Keeper. O, moi drodzy, jak widzicie, zmiany. Postawiłem sprinklery, dwa, które gdzieś tam kiedyś znalazłem. Robimy więcej jedzenia. I kochani, zrobiłem w końcu porządek w moich skrzynkach. Co jest wow, dziwne strasznie, ponieważ ja zawsze trzymam bałagan. I trzymam się tego, żeby mieć bałagan w skrzynkach, ale tym razem postanowiłem zaskoczyć siebie i was. I słuchajcie, zobaczcie, tutaj są bloki. Tutaj są rzeczy do gotowania. Wszystkie rzeczy, które mają napis can be cooked, czyli co można ugotować. Tutaj jest największy bałagan, bo tutaj są rzeczy pozwierzęce, poroślinne oraz przydatne inne takie rzeczy. Tutaj zbieram na ten miecz. Jeszcze mi jedną rzecz brakuje. Tutaj są rudy. Tutaj mamy wszystko, co mogę złapać na siatkę do motyli, czyli jakieś zwierzątka, takie krytersy tak zwane. Tutaj mam jedzenie. Wszystko, co można zjeść. Ugotowane bądź nie. I słuchajcie, trafiłem, chodząc sobie po biomie tutaj dżunglowym, trafiłem na takie miejsce, w którym było ogromne drzewo, a na tym drzewie właśnie był Paradise Fruit Basket i to jest tylko permanent when eaten, czyli 50 max health, jedzenie, życia tylko raz. No i chętnie to zjemy. Słuchajcie, zobaczyłem też, że Feeling Cream Cake daje mi sporo 25% regeneracji życia przez 10 minut. To jest też dobre, bardzo dobre. Tu mam fizyczne range damage gdzieś na 10 minut. To jest też super, bo to mi da... To jest dobre na walkę z bossem. Więc są naprawdę niesamowite niektóre jedzenia. Ale dobra, weźmy się garść. Zjedzmy sobie owocki. Mamy ile teraz? 414. 467, ale zaraz, jak mam ten, to mam więcej, widzicie, 498, jak mam swój inny strój, a tamten strój jest dobry na farmienie, no, tylko tutaj muszę mieć jeszcze więcej ringów i jakichś naszyjników. Właśnie, kolejna rzecz, no ta skrzynka jest pusta, tutaj mamy, moi drodzy, o, pusta skrzynka, tutaj mamy skrzynki, kluczyki, podłoża. To na razie trzymam to razem i jej nutki. Ta skrzynka ma w sobie... Tu będą buffy, płotki różne. Tutaj są moje zwierzątka, pety. Tutaj, tak jak było, moje różne wdzianka. No to wdzianka... Nie, ta wdzianka jest na razie... Nie ma setu. Dlatego trzymam je tak koło siebie. Później będę chciał to albo na jakieś właśnie standy, jakieś manekiny powiesić, albo po prostu to przenieść jeszcze do innych skrzynek. Tutaj mamy bronie różnego rodzaju. Mógłbym je rozwalić, ale chcę też trzymać, no bo to może być tak, że no, kolekcjonerstwo, nie? Tutaj mamy z bossów, co wypuszczają. Tutaj będziemy mieli naszyjniki i pierścionki, na razie. Tutaj bloki różne. O, podłoże. To nie powinno być tutaj. Bo to są podłoża, tak? Podłoża, znaczy właściwie z drugiej zaś strony mam też podłoża takie jak te. No ale tam już nie będzie miejsca w tamtej skrzynce, chyba że je tutaj, tamte rzeczy tu przenoszę też. To są rzeczy, które rzadko będę używał, no i tu już są puste skrzyneczki. Dobra, zapytacie, co dzisiaj planujesz? Dzisiaj planujemy udać się na wyprawę. Słuchajcie, moi drodzy, na razie badałem, widzę, zastanawiam się nad dwoma rzeczami. Jedna rzecz jest taka, ja tego ptaka nie mogę pokonać, ani tego Ivy. Jestem za słaby. Mam za słabą broń, za słabą może też można powiedzieć zbroję. Gdzie mógłbym zyskać to? Jakbym poszedł na jakiś tier wyżej. I teraz tak, albo bym poszedł troszeczkę na tą pustynię, co trafiłem przedtem, to byśmy mogli tam troszeczkę pokopać, może byśmy coś ciekawego znaleźli, albo byśmy odkryli tą stronę, bo tutaj nic nie odkrywałem z tej strony jeszcze. Jakbym tak od
roju poszedł w dół, albo od tego waypointa poszedł w dół, poszukał, co tu się kryje. Bo tutaj podejrzewam, że skoro tutaj jest dżungla, tutaj widziałem, że jest pustynia na północy, a wiem, że jeszcze jest wodna kraina, no to ona musi być tutaj gdzieś. I też byśmy mogli tam sobie pochodzić, poszperać. Dlatego dzisiaj robimy właśnie taką wyprawę. Dobra, tutaj jakieś... Tak, tylko żeby się też nie namęczyć zbytnio. Czy ja bym sobie jakieś jedzenie zabrał? Mana regeneration, physical damage, armor. Mogę jedno zjeść. Food healing. Co to jest? Mana. A, zjedzmy też to. Weźmy do jedzenia. Czy to? To na razie zostawimy. Te dwie rzeczy sobie weźmiemy do jedzenia. No i słuchajcie. Ruszam na wyprawę. Tym razem nie będę już nigdzie transportował, tylko po prostu biorę. Idę prosto w dół. Wow. O, skrzynka, dobra. Mogę wziąć. Cyk. Dziewiąteczka i lecimy dalej w dół. Okej, tutaj już jest woda. Dobrze by było teraz to w jakimś sensie. Żeby prosto iść w dół, to postawimy sobie bloki. O, widzę, że mój wierny piesek. Dobra. O. Dobra, mamy kolejny. To jest złoto chyba, nie? Nie wiem. Czy to jest złoto? Być może, być może. Będzie trzeba tu przyjść później, to obczaić. Lecimy dalej. Słuchajcie, dobra, chyba pójdę... Tak... O, tutaj coś znalazłem. To chodźmy zobaczyć, co to jest. Jakieś ruiny? A ja tu byłem. Chyba nie, tu takie było już. No dobra, no to zerknijmy. No to będziemy tak eksplorować dzisiaj. Dobra. Co tu może być ciekawego? Bo na razie nic nie widzę. To oprócz tego. Ruin style. Co to było? Nie mam pojęcia, co to jest. Chyba nic. I co, tu nic nie ma? Myślałem, że tutaj będzie coś więcej. Ale jest pustka. To wracamy na nasz szlak. Okej. Dobry, dobry piesek. Okej. Mamy coś jeszcze? Mamy takie. Dobra. To drewniane. To kamienne teraz. Podłoża. O kurka. Ała. No dobra. No to trzeba jednak... inaczej. To potraktować. Okej. Wow. No i mnie rozwalą w ten sposób. Dobra, nie muszę sobie zjeść coś dobrego. Zejść tu tędy. O. A już jest wszyscy pokonani, tak? No super. Dobra, to możemy z powrotem zrobić sobie przejście takie jak chciałem.
jakieś pierdoły mamy. Świetnie. Dobra, czy ja mam dalej jakieś tory? Może tędy. Trójeczka. A to trzeba rozwalić, tak? Okej. Kolejny śpiący. Dobra, już nie chce mi się... Nie no, muszę ten zrobić ten przejście. Okej, chyba że tak zrobię. Tutaj jest... No trochę żelaza. Dobra, nie będę was przynudzał, nie? Jak coś znajdę ciekawego, to wracam do was. Moi kochani, widzę coś w lewym dolnym rogu. Czy to będzie trzeba będzie śpiewać, muzyczkę zagrać? Być może to jest... Tak, to jest to miejsce na muzyczkę. Nie mam przy sobie żadnej muzyki. Będę musiał chyba skoczyć do domu. I to sobie otworzyć. Czy ja mam coś do grania? Nic nie mam. No i widzicie, jak to jest. Bardzo fajnie, ale będzie trzeba sobie to... O, tron mamy. No, trzeba będzie sobie tutaj przyjść za chwilę i zagrać na okarynce. Więc, moi drodzy, robię cięcie i wracamy z okaryną w to miejsce. Dobra, moi drodzy, jestem na miejscu. Spróbujmy zagrać na tej okarynce. To będzie co? Który to jest dźwięk? No i git. I się udało. Zostałem oczywiście po drodze bęcki. Ale spoko. Poleciało coś. To jest... jakiś kryształ. Biorę. Czy ja to chcę? Mogę wziąć, bo to jest pedestał. To jest... tron, który mogę wywalić później. I co tu mamy? Pieniążki, cukierek, spodnie, miecz. Niektóre rzeczy są pierdołami. Gold Crystal Necklace. Dużo pierdół, ale biorę wszystko. Czekajcie, to jest z shiftem, okej. Dobra. No i tą też weźmiemy. A to? O, water well. Później będę wywalał te rzeczy pewnie, jak będę miał pełen plecak. No ale dobra, idziemy. Kontynuujemy zwiedzanie. Biorę wiertło i ruszamy w dół. Wow. Oj, ale wpadłem prosto w to. Dobra. O, rany. Ała, to zabolało. Jedzenie. Życie rośnie? Mam nadzieję. Dobra. I będziemy budować się w dół. Chciałem, widzicie, jednak zrobić trochę, opuścić ten krzyk, który miałem. I co my tu mamy? Nic nowego. Dobra. I budujemy dalej. Możemy sobie popukać trochę kamienia. Wiertełko i lecimy. Ups.
Znowu mamy coś ciekawego. Co my tutaj mamy? Za kwiatka z kryształem. Glow tulip can be cooked. Dobra. Ale to kolejny kryształ. I kolejny tulipanek. Pytanie, czy to chcę brać. Ja będę musiał to wszystko później powywalać. Chyba decoration pod tron. Ja nie wiem, czy to w ogóle ma jakąś wartość pieniężną. Dobra, lecimy dalej. O, jesteśmy... Czyli tu będzie cały czas dżungla też. Myślałem, że będzie już inny biom tutaj. Dobra. Tam jest inny biom. Jest inny biom. Słuchajcie, mamy inny biom. Ała. Dobra, chodźmy teraz w tą stronę. Znaleźliśmy inny biom, moi drodzy. Okej, co to jest? Za nowość? Nowe szlamy? Tak. Tu możemy clay block wywalić. O rany, i teraz muszę wybrać coś, co chcę powyrzucać. No te dekoratywne. Nie będziemy tego używać, brać w ogóle. Nie wiem, czy trony kosztują, czy nie kosztują. Tutaj takie rzeczy, takie bloki. Glow tulip nie chcę. Może się przydać. Caveling hood później. Algi jakieś. Dobra, a to co to jest? A, to są... Sunken Sea! Dotarliśmy do nowego biomu. O, świetnie. Roślinkę. Słuchajcie, możemy więcej wykopać. W takim razie tych bloków, żeby móc posadzić. Już nie ciągną? Nie. Algi wywalamy. To wywalamy. To wywalamy. Co to jest? To jest jedzenie, to dobrze. Wszystkie inne jest potrzebne. Wszystko inne jest potrzebne. Więcej bloków tych. Tarczy? 9. Ja tam 15 zazwyczaj używam, a tam miałem kilka jeszcze. Dobra, chyba starczy. 13, tam było więcej. Niech mam. Dobra, wezmę. Starczy. Idziemy dalej. Co to jest? A to jest drewno. Lepsze drewno. Coral wood. Będziemy mogli zasiać, jeżeli będziemy mieli ród. Ale algi wywalamy. Gdzie jest to drewno? Nie mam drewna? A, tu jest. Ale czy mam nasiono? Pupaya seed. Pine grape seed. Pupaya, dobra. Nie dostałem jeszcze... nasiona tego drewna. No dobra, ale słuchajcie, będziemy musieli pozwiedzać tutaj Octarine
Oktarynowy or? Nowy or. To jest oktaryna. To jest oktaryna. Oktarynę mamy, słuchajcie. Pięknie. Mamy oktarynę. Brawo. I mogę teraz... O, jest nasiono. Jest nasiono, jest nasiono, jest nasiono. Co by wywalić? Co by wywalić? Grzybki wywalam. Miecz, sword, kurczę, nie wiem, czy chcę. Ale mogę skrzynkę wywalić, mogę... Cokolwiek, timbar, to wywalić, nie wiem. Wszystko bym nagle chciał zostawić. To mogę wywalić. Złoto? Mogę wywalić. To też mogę wywalić. A? To mogę wziąć. I słuchajcie, zbieramy w takim razie, szukamy oktarynki. Że ja pochodni nie stawiam. Powinienem pochodnie stawiać tutaj. Zwiedzać, zbierać jak najwięcej rzeczy stąd. Świetnie. O! Co to było? Jak to mnie strzeliło na raz? O kurde. Wow. To mnie na raz zdzieliło prawie. Wow, i to jest morze. Będziemy mogli pływać. Tylko będę musiał sobie zrobić te. O, co to jest? Co to jest za zwierzę? Bańkami strzelę jakimiś. Dobra. To bańki, boję się ich. Dobra, wybuchły, dobra. Wow. Czy jeszcze jedno życie? I idziemy dalej. To jest... To się śliska. O, więcej ich jest. No. Więcej ich jest. Boję trochę. Okej. Dobra. Pokonany. O rany. Ja bym to chciał najpierw. Nie mam many. Out of mana, dobra. O rany, ale dobrze, że te zasięgi tych baniek nie są takie dalekie. U, jakiś haczyk. Out of mana znowu. Ale ja będę musiał eksperymentować na tym świecie. Jeszcze mam... Widzę, moi drodzy, tutaj jeszcze X-a do wzięcia. Out of mana, coś szybko out of mana się robi. Ale dostał, dobra. Świetnie. X. Weź. Tylko. O, tamten będzie strzelał. Tamten jest niebezpieczny. A jak mocno podleciał do mnie. Nie mam już... Co to jest? Fosil do sprzedania. Świetnie. Bar. To wywalamy. To jest cenne? To jest cenne.
Bierzemy to, 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 to. Drewno jakieś. O! Co to jest? No i teraz weź coś tutaj wywal. Nie wiem co. Tylko jeden coral wood seed mam, o kurczę. Skrzynkę chcę wywalić? Czy... To wywal. Co to jest? Easy crystal. Oła, bolało. Zagapiłem się, widzicie. Dobra, 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 ale idziemy dalej. Zbieramy te wszystkie rzeczy. No. Trzeba uważać na te slimy. No są... Mogą być bardzo niebezpieczne. I... Co jest tu? Żółw! Ale to... Ach... Jak ta rynka. Nie mogę? A, bo nie mam... tego... glofa. Oła... Wiedziałem, że to będzie mnie... przeatakuje. Ile tej oktarynki? Mamy 21, mało. Chciałbym zebrać tyle, żeby móc sobie ulepszyć jeszcze. Dobra. Przeatakujemy go za chwilę. Dobra, poczekajmy aż to... O kurka, kolejny się zrespił. Out of mana. O rany. Dobra. Wiecie co? Oktarynki, pozostałą część oktarynek zbieram i uciekam stąd. Tylko niech te znikną. Drewno. To. To. Oła! Kurczę, chciałem wziąć oktarynkę, ale... Au! No właśnie, wiedziałem, że tak się stanie. Kurde. Zaraz wracam. Chodź, wróciłem. Ja nie mam miejsca. Na niektóre rzeczy. Tulip. Wywalam. To. Wywalam. To. Wywalam. Co jeszcze? To. Wywalam. Grób. Kurczę, zbieram groby wszystkie. Co bym mógł jeszcze wywalić? To na razie wywalam. Wszystko? Jeszcze nie. Jeszcze coś tam mam do wywalenia. To. Algi. To wywalam. Dobra. Wszystko wziąłem? Wszystko. Ale słuchajcie... O Jezusie. Boże. No mam pełno tego wszystkiego. Wiecie co? Czy ja to chcę wywalić? Słuchajcie, wywalam te groby. Trudno. I to też wywalę. Bo ja chciałbym... Może bym dał mojemu pieskowi to. Ja wiem, że to jest mało. Ale jeszcze Rare Candy. Nie, to Rare Candy? Pet, dobra. Proszę bardzo. Niech ma. Ja go kocham, to niech ma. Dobra. Mam parę miejsc. Chcę zobaczyć, czy te muszelki mogę, ale to się boję, że ten mnie zaraz zastrzeli. Chciałbym połowić też w tych terenach. Nie, dobra, to jest niebezpiecznie. Jest niebezpiecznie. O. Chyba będzie trzeba wrócić do domu. Jeszcze bym musiał połowić. Dobra, po. Czy ja bym mógł teraz sobie wejść tutaj? O! Kolejny. Odcie pieron. Pełno ich. Skubańców. O. Czy ja mogę tu połowić? Tu powinien być spokój. Co za... Tutaj będę miał za... rybcie. Coś nowego pewnie będzie, co?
Czekajcie, wezmę sobie tylko strój rybaka. I tutaj łów. I łówmy. I co? White Karalot. Tylko, że ja mam pełen ten. Ja mam pełen plecak. Pink Karalot. A jeszcze mam miejsce. Bo może jakąś cudowną zbroję stąd byśmy dostali. Silver Dart. Może fajnego coś będzie. Oktarynowy Or. Silver Dart? Jest to. Can be cooked. Au. Nowe rybcie. Pięknie. White Karalot. O, tutaj ktoś walczy. O, slime'a pokonał. Slime go pokonał, wow. Bottom Tracer. O rany, jakie fajne rybcie. Dobra, wiecie co, jeszcze mam ochotę na tą... Tylko nie, na tą muszelkę. Czy ja mam jeszcze miejsce? Kurczę, już nie mam miejsca. Już nie mam miejsca. Bo wszystko chcę stąd zabrać, co mam. Wszystko. Ten pikaks mogę wywalić. Czy ja mogę muszelkę wziąć stąd? Seashell, mogę. Dlaczego to się przydaje? Okej, udało mi się wziąć dwie muszelki. Dobra, moi drodzy. Na razie trzeba się stąd wycofać. Wracamy do domu. Wow. Jestem mega zadowolony z tej wyprawy. Znaleźliśmy nowy biom, Sunken Sea. Tam będziemy mogli zdobyć niesamowite rzeczy. Wow, świetnie. No dobra, wypakujmy się teraz. Kurczę, jestem podekscytowany. Wypakujmy się. Bloki. Rzeczy, które... Slippery Slime. To są rzeczy, które właśnie są nowe. I to... Czemu to się... O, widzicie, nie zestakowało. To są rzeczy... Seashell to... Kurczę, nie wiem, czy tutaj gdzieś... Chyba też tutaj. To jest na sprzedaż. Golden Crystal to jest na... Chyba nie wiem, czy w ogóle mam go, czy nie. Diamenty to jest na sprzedaż. Pieniążki, jak najbardziej. Dobra, słuchajcie, ja zrobię porządek i widzimy się za moment. No dobra, moi drodzy, mam tutaj rzeczy do sprzedania, do rozłożenia. Nie wiem, czy to chcę sprzedać, czy rozłożyć. Zobaczmy, ile to by kosztowało, nie to. Ile to by kosztowało? 162, 104, to tylko 14. No dobra, ale tu możemy wszystko posprzedawać. To 61, patrzcie, nawet Iron Sword 49, to 113, sprzedaj, to 69, pięknie, to 198, brawo, 23 tylko, 14 to mało, sprzedaj. No i już mamy porządeczek, pieniążki trafią tu. Słuchajcie, jeszcze mam ta Chipped Blade. Mam Clear Gemstone, jeszcze brakuje mi jednej rzeczy. Trzeba będzie poszukać tego. Tutaj muszę ten zrobić więcej tego korala też, tej ziemi nałożyć. Tutaj już robię oktarynowe rzeczy. Już oktarynka się robi. Mam dwa, widzicie, piece, to już mam 16. I ile potrzebuję oktaryny? Oktaryny 30 barów, o kurczę. Żeby zrobić workbench oktarynowy. No to będę musiał pomiędzy odcinkami. Coral Wood Plank. Drewna potrzebujemy multum. Ja sobie to drewno tutaj postawiłem. 65. Z tego trzeba zrobić deski w takim razie. Bo niech robi deski. I tam było ile? 60 desek? Nie, czekajcie. 50 Coral Wood Plank. 50 desek. No dobra, to niech leci. Niech się robią... Niech się robi 50. Proszę bardzo. Świetnie. 13 oktarynki. 14, tylko mam 6 jeszcze. I 6, to 12 będę miał. To będzie 20. 6, o kurczę. A ja potrzebuję 30. 30, kurczę, będę musiał się tam cofnąć. Jeszcze. Wrócić. W tamto miejsce i po oktarynkę pozbierać.
Wow, jestem zadowolony z tej gierki teraz. Znaczy w ogóle jestem zadowolony z tej gierki, tylko jestem zadowolony z dzisiejszego progresu. Gdzie ja mam kluczyki? A tu gdzieś miałem kluczyki. To jest jaki? To jest zwykła koprowa, no ale dobra, już niech ma. To mogę odłożyć drewno. Włożmy, zobaczmy co tu jest pewnie. Pierdoły. O, sledgehammer. Ammonite. Pierdoły, jak mówiłem. Na sprzedaż wszystko pójdzie. To i to na sprzedaż. To zatrzymamy. To do cennych idzie. Skrzyneczka pusta. Zabieram. Tobie damy, przyjacielu. To na sprzedaż. To 4 tylko kosztuje. Masz. Ciesz się. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za odcinek. Mam nadzieję, że on się wam spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, serdecznie do tego zachęcam. No i ja pomiędzy odcinkami pobiegnę jeszcze na koral. I postaram się zebrać więcej oktarynki i zrobić tutaj jeszcze może jakieś lepsze oktarynowe, nie oktarynowe, tylko wodny, piaskowy, czy jak to jest, beach sand, tak, czy jakoś ogródek, żeby rosły tam papaje i te inne rzeczy. I słuchajcie, no widzimy się już niedługo. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.